Kompania Węglowa, największy producent węgla w kraju, pozyska w 2011 roku blisko 40 milionów ton tego paliwa. Co najmniej 10% tej wielkości stanowi wydobycie jednego zakładu górniczego – kopalni węgla kamiennego Ziemowit w Lędzinach. Ten górniczy gigant należy od wielu lat do najlepszych w kraju. Zatrudnia blisko 4800 pracowników. Zjedźmy w podziemia tej kopalni. Spróbujmy w filmowych kadrach uchwycić obecny czas. Spójrzmy na codzienną, trudną i odpowiedzialną pracę ludzi, którzy tworzą teraźniejszość i kształtują przyszłość tej kopalni. Największy udział w poziomie wydobycia ma ściana 914A, uruchomiona w nowej parceli pokładu 209. Długość ściany wynosi 170 metrów. Całkowity wybieg to 1455 metrów, a wysokość eksploatacji maksymalnie 4,4 metra. Ściana uzyskuje dobowe wydobycie w granicach 9 do 10 tysięcy ton. Zastosowano tutaj fabrycznie nową obudowę, zaprojektowaną stosownie do warunków górniczo-geologicznych panujących w rejonie ściany 914A. Najważniejszym elementem kompleksu jest kombajn ścianowy KSW 1500EU, zasilany napięciem 3300 V. Jest to nowoczesne urządzenie wykonane specjalnie dla tej 4-metrowej ściany. Urobek w ścianie odbierany jest przez przenośnik zgrzebłowy ścianowy Rybnik o szerokości rynny 1100 mm i odstawiany na przenośnik podścianowy Grot 1100, na którym zabudowana jest kruszarka KS4. Węgiel ze ściany do szybu odprowadzany jest przy pomocy przenośników taśmowych o szerokości taśmy 1200 mm. Łączna długość odstawy taśmowej od ściany do szybu wynosiła początkowo blisko 6 km. Jak w większości rejonów wydobywczych kopalni Ziemowit, również w rejonie ściany 914A transport materiałów prowadzony jest podwieszoną kolejką spalinową. W kompleksie ścianowym ważne jest właściwe i bezawaryjne funkcjonowanie każdego ogniwa. Zła praca jednej maszyny dyskredytuje cały kompleks. Właściwy dobór nowych maszyn i urządzeń pozwala mimo trudnych warunków, duże zasolenie i wilgotność zminimalizować awaryjność ścian, a dobra organizacja pracy gwarantuje osiąganie najlepszych wyników produkcyjnych, co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość naszej kopalni.